sprawie projektu wniosku do prezydenta dotyczący zadania wieloletniego. W paragrafie pierwszym wnioskuje się do prezydenta wprowadzenie do wieloletniej korekty zadań inwestycyjnego pod nazwą budowa chodnika w ulicy Kraśnickiego na odcinku od ulicy Montwina Mieleckiego do ulicy Micińskiego. I to, co wyzorowaliśmy na uchwale o zadaniach powierzonych, tu znajduje miejsce odzwierciedlenie, że w 2013 roku jest to kwota wyzerowana do zera, natomiast w 2014 roku 60 tysięcy jest to zwiększona kwota na 75 tysięcy. Jest pisane też opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze zgłoszeniem budowy. Ogólna suma nie ulega zmianie, czyli 135 tysięcy złotych. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej przez Radę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt 1.6.